Witam Was wszystkich w drugim odcinku Boksa Ekstra Klasy. Dzisiaj ze mną jest Miłek i Chris M. Teraz mamy zmianę drużyn. Znowu zagramy meczyk. Korona to jest Mateusz, Ruch i ja, Miłek. I Krakowią zagram ja. Cztery saszetki. Cztery saszetki pod Krakowią. To od dołu, sama ostatnia. Teraz to z nami ta. 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 I ta. No to ja tym razem. O, tu swoją drużyną. Jeszcze jedna. Stąd nie będzie. I proszę. Dobrze, boksik na dół. I co, lecimy. Pierwszą saszetkę. Szukam graczy korony. Ja jestem koroną. Mówię, szukam graczy korony. Topowy bramkarz. Idol Wisła Kraków. Lech Poznań. Lech Poznań, Wilusz. Arka. I Termalika. Czyli zerko, zerko. I mamy duet nie do powstrzymania. Legia Warszawa. I pierwsza ranka. I co tu mamy? Wow, ruch. Miłosz fartem szczelił. Ćwieląg. Oczywiście po rykoszecie. Legia. Tak, ty w karnym. Pogoń. Śląsk. I tutaj mamy Szmatiuka Macieja. Czyli już mamy pierwszą brameczkę. W poprzednim meczu to prowadzenie się źle skończyło. No tak. Właśnie, a i teraz też. Patrz, wtedy miał ile? Trzy bramki przewagi. Oho, to i się rozstrzelali. Żelazna ściana. Tutaj mamy Lechię, Śląsk, Głębie, Arka i wow. I Arka. Bo to najrzadsza karta to jest ten duet nie do powstrzymania. I żelazna ściana. No właśnie, jak tam układ? Żelazna tak. Ściana i duet nie do powstrzymania, tak? Nie. Nie. Bo tej karty jest trofeum. A, trofeum. Jeszcze jest niezwyciężony. Patrzcie się, co mamy. Halo, chłopaki. Krakowia. Krakowia, no to Mateusz. Nie, to jest moja drużynka. Nie. Piątek. Lech. Kupczak i Krakowia. Patrzcie się, dwa strzały. Dwa strzały w ciągu jednej minuty. W ciągu jednego rozdania. A, drugie teraz rozdanie. Miłek, jedziesz. Jedzie. Dobra. Miłosz. Ruch Chorzów. Majolina. Teraz musi strzelić. Jak najwięcej bramek, najpierw, żeby w każdej serii byli dwaj zawodnicy. I mamy otwarcie saszetki. Peszko. Idol. Idoli. No to on już tam jakimś idolem może być. I ruch Chorzów. Przy okazji strzela bramkę. O właśnie. Remis z Krakowią. Mamy Lechię. Mamy Arkę Gdynię. Termalikę. I Wisłę Kraków. Mati chciał Wisła. Nie daliśmy. Ale nie znaleźliśmy. Nie mieliśmy żadnej bazówki, dlatego nie miał Wisła. Już, już były za dwie karty. Oho, tam coś jest. Dwie karty. Jacie, to musi być saszetka. To jest coś ciekawa saszetka. Mamy. Jak ciekawa, to muszę wygrać. Znowu z zawodnika z Lechii. Tym razem przyszła gwiazda.
to na samym końcu. No i to jest chyba jakaś dziwna saszetka, bo tam widziałem na końcu Frankowski. Jagiellonia. Idol. Idol. I coś się tutaj będzie zaraz działo. Mamy Wisłę Płock. Znowu Wisłę Płock. Krakowie, czyli mamy bramkę dla Krakowi. I trofeum. Przy okazji mamy trofeum. Tak jak najrzadsza myślałem. Karta, ale najbrzydsza, tak szczerze. Nie, jest jakaś ładna. Gdzie ją położymy? Może gdzieś... Jak na najrzadszą kartę, to ona... Nie może wiem. Tu będzie stała, jak się uda. Natomiast... No ale przy okazji mamy bramkę dla Krakowi. Jest... Gdzieś na odcinku trafiłem. Czyli trofeum do wymiany. Jak się nie mylę, to z jakiejś puszki z Ekstraklasy lub z Multiklasa. Nie, faktycznie, o matko, znowu ta karta w tamtym odcinku też trafiłem, ją pamiętam. To chciałeś 4 bramki, ale mi się nie przyznali. Będziesz sprzątał, Matite. Co? Żelazna ściana. O, super gwiazda. Super gwiazda. Wow, wszystko ma 100. To już jest hit karta. Ale, no, ale żeś pociągnął saszetkę. Jagiellonia. Saszetki i trofeum. O kurde, ale faktycznie wszystko 100. Już tylko nie zwyciężony. Jaki wariat z niego. Dobra, no to dawaj, i gdzie odejmę? Pokazuj dalej, a my damy na bramkarzy. Jeśli byłoby wartość saszetki, to byłoby ciekawe. Mamy Wisłę Kraków, mamy znowu Krakowie. No i mi on jest załamany. Bo trafiają karty dobre, ale nie po mojej myśli, jeśli chodzi o no i kluby. Co tam na końcu? Nie dla siebie. I Arka Gdynia. No dobra, ostatnia saszetka, to może teraz coś trochę Chorzów. Ale Miłek trafił faktycznie. Dwie najlepsze karty. O, i chyba będzie znowu karta. Idol i bramka. Też czuję, że będzie. Tak, to jest idol. Nie, topowy bramkarz. To... Malarz, to dobra karta w sumie, jeśli chodzi o rzadkość, to nie wiem jak, ale... Kędziora. Mamy Tomasz Kędziora na karcie Idol. Mamy znowu Lech Poznań. Ale Lech by teraz nam mucił. No, Lech i Jagiellonia to teraz by faktycznie nastrzelali. No, mamy Termalikę, znowu Krakowia. I... Do Krakowi. Tam był zawodnik chyba. Dobra, także teraz no tak, że pora na Matiego. Wydaje mi się, że w tym meczu... No, teraz jedziemy dalej. Miłek, przelicz tam po cichutku wynik meczu. Jednej przed nie ostatnią licząc. Serią. Duet nie do powstrzymania, Kędziora i Guba. No to Krakowia strzeliła Pogoń. 5 bramek. A to wow. Ty ostatni nie liczy. No nie ostatni liczy. Nie liczy. No dobra. Ruch 2. Ruch 2. No a na Kielce. Bez bramki. Jagiellonia. Termalika. Czyli nie było no żadnej z korony? Z korony nic nie trafił Mateusz. No właśnie. Może teraz. Lech, no znowu Lech. Lech to faktycznie by ci rozgromił przeciwników. No niestety. I jest. Ruch Chorzów. Legia. Jest bramka na nadzieję. No gdzie? Mamy. Korona! Gdzie to kładziesz? Ojeju, na malarzu postawiłem. Bramka kontaktowa. Korona Kielce jeszcze się odrodzi. Te dwie saszetki na szczelnie 5 bramek. Jest szansa. Jankowski. I kolejny Lech. Kolejny Lech. I... Czy i znowu Lech. Lech. Przyszła gwiazda. No to nie wiem, byłoby chyba 10-0. Krakowia, no niestety punkt dla taty. Łeb trzeba mieć. Korona Kielce. Wyrównanie. Drugie niestety. Miejsce wyrównuje. Chyba kontakt. No niestety, no. Tak to jest. Krakowia znowu. No nie, no to jest pogrom, to jest niemożliwe. Siódmy gol. Bramka, tak. Pogoń też by naszczelał bramek. Ale widzicie? Teraz ostatnia szansa. Albo Ruch, albo Korona Kielce. Wiadomo, kto wygra. Albo chyba ta szczytka będzie w Koronie. I mamy... Topowy bramka, Śląsk. Krakowia. Krakowia. I znowu Lech. No i Lech, no to tradycyjnie.
Jagiellonia. A, Jagiellonia. I ostatnia karta. Arka. I tak mamy jest. Ruch chorzów. W ostatniej karcie top. Na drugim miejscu jest ruch chorzów. A przegrywa Korona Kielce. 8 kart. 8 kart na 12 saszetek. Patrzcie się. Masakra. 4. Połowę mniej. Faktycznie. Zaszalała. No i u mnie jest oczywiście dwie tylko karty. No niestety. Tak się można było spodziewać. Korona odpadnie. Nie, no dobra rywalizacja. No to... Kart było, już fajne się karty potrafiały, miałeś trafił super gwiazdy i trofeum. A to trofeum tak faktycznie jest. Bardzo brzydkie jest. To podsumowanie będzie po ostatniej części, która już niebawem będzie na kanale. No, cześć. Tak więc. Narka i siema.